Muzyka jest częścią naszego życia. Śpiew czy słuchanie utworów muzycznych daje nam wiele korzyści. Dzięki nim myślenie się poprawia, nasz nastrój staje się lepszy, a także samopoczucie fizyczne. Śpiewając, dodajemy sobie otuchy w chwilach, które są dla nas niedogodne. Śpiewamy także również serca radośnie, by chwalić i uwielbiać Pana Boga. Każda i każdy z nas ma swoje ulubione dźwięki, swój ulubiony gatunek muzyki. Śpiew jest czymś bardzo istotnym w naszym życiu. Śpiew i muzyka ma także bardzo ważne miejsce w Biblii. Jest to niejako kwestia porozumienia się z Panem Bogiem. Oddanie swoich uczuć i emocji, swoich stanów. Drodzy, przykładem może być pieśń Debory, pieśń zwycięstwa Mojżesza, psałterz Dawidowy. Jezus Chrystus odśpiewywał ze swoimi apostołami hymn, a więc jest to bardzo ważny element wyrażania tego, co jest w głębi duszy i serca. Tak samo było w przypadku apostoła Pawła i Sylasa, którzy znaleźli się w więzieniu poprzez to, że wypędzili ducha wieszczego z kobiety, który ich zresztą nękał. Zostali rozebrani, pobici rózgami i wrzuceni do więzienia. Tam zaś śpiewali i modlili się do swojego Boga. Może nie w takich warunkach, jak teraz tutaj jesteśmy, ale by odczuć ich sytuację, przenieśmy się w całkowicie inne miejsce. Pełni bólu fizycznego i pełni Bożej nadziei. Apostoł Paweł i Sylas około północy zaczęli śpiewać i modlić się, chwaląc Boga. Strażnik, słysząc ich, przeraził się ze względu na to, że fundamenty posady więzienia się zatrzęsły, wszystkie drzwi do cel się otwarły, więzy z rąk opadły i pełen przerażenia chciał popełnić samobójstwo. Apostoł Paweł oraz Sylas powstrzymali go, mówiąc, żeby nie robił sobie krzywdy, dlatego że byli świadomi tego, że ponosi wielką odpowiedzialność za więźniów swoim życiem. On, pełen nadziei również, zapytał się ich: panowie, co trzeba zrobić, aby być zbawionym? Apostoł Paweł i Sylas odpowiedzieli: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Wziął ich do siebie, do rodziny. Wystawił ucztę, przyjął ich, nawrócili się wszyscy. Drodzy, śpiew i modlitwa również mogą być przyczynkiem do tego, że ktoś się nawróci. Czy to w kościele, czy gdziekolwiek w innym miejscu. Czy nasz Pan Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Nawet w najgorszych warunkach Pan Bóg przyjdzie tobie z pomocą. Pozostańcie z Bogiem.